Cześć wszystkim z tej strony Astry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3. Tak, mamy tutaj pana, którego chcemy sobie podsłuchać. Natomiast ten typ, jak widać, trochę mnie nie lubi. Chciałam sobie stanąć z tymi tutaj, żeby być ukrytą. I've never spotted trouble since I slipped away. Of course, I'm taking care to keep my distance. Can't believe we're really gonna do this. We'll be heroes. The ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings, they will. Revolution. Bunch of troublemakers looking to upset the apple cart. Does some fool fill their heads with rubbish, ruining it for the rest of us good folk. Good folk? Really? Of course. You and me and Hickey. Just some hard luck lads trying to survive in this cold, cruel world. No, idźże! Jezusie, przenajświętszy, naprawdę? Szybki spacer, dobra. Ile ja was jeszcze mam tutaj podsłuchiwać, panowie? No już doprawdy. I ja was tutaj jeszcze mam podsłuchiwać. Nie mam, nie? W sensie jestem, ale... I dezynchronizacja, wykrycie. Jezus Mary, naprawdę? Mi się wydawało, że ja posłuchałam dosłownie wszystkiego, co oni mieli mi do zaoferowania, ale pokiego grzyba faktycznie. Ech, dobra. Weźmiemy wobec tego, o. Dobra, witam państwa. Ja sobie stanę tutaj, o. Z państwem miłym. Heard what happened at the market. Boss wants everyone back at the shop. Says we strike tonight. Be worried about that business with the guards. I'm telling you, it's nothing. I've never spotted trouble since I slipped away. Of course, I'm taking care to keep my distance. Can't believe we're really gonna do this. We'll be heroes. The ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings, they will. Revolution. Bunch of troublemakers looking to upset the apple cart. Does some fool fill their heads with rubbish, ruining it for the rest of us good folk. Good folk? Really? Of course. You and me and Hickey. Just some hard luck lads trying to survive in this cold, cruel world. Czy ja się mogę wśród tych dzieci schować? Chyba niespecjalnie. O Jezu. Aj. Państwo drogie? O. W ten sposób. Zostawcie, że mnie już do podświetlonej strefy. Albo uniknąć nieudanego podsłuchania. Ja wam dam nieudane podsłuchanie. Przecież oni już nie gadają. Sieci podsłuchaj fałszerza. Oni już nic nie gadają. Na Boga, twaroga. O, już. Serio? Tak długo, dużo mi brakowało, niesamowicie. Aj, idź ty, gro. Irytująca jesteś momentami. No ładnie. Thomas Hickey? Might be. What's it to you? Ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I'd best be rectifying that then. Get him! Aha. Akurat nie o was mi chodzi właśnie. Dobra, wobec tego to co? Robimy właśnie pościg. O! No niestety, ale my mamy ofiarę, którą musimy właśnie znaleźć. Znaczy znaleźć, dorwać. O! Aha. Myślałem, że mam go zabić tutaj, ale nie. Najwyraźniej mam po prostu za nim biec chyba. Bo to ma sens.
Nie spojrzałam, co jest moim celem. Ścigaj. Nie przewróć się ani nie popchnij nikogo, tak? Przepraszam, idzie się. Aha, popchnęłam typa. No cóż bywa. Przepraszam. Nie. Idzie się, przepraszam bardzo. Dobra. Profesjonalnie ominięte. Dobra, lecimy za typem. Ścigaj pana. Ała! Jezus Maria. Stawaj, 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 Connor. I pędzimy dalej. Ała! Zostaw mnie. Ała! Zostawcie, że mnie. Ja ścigam tego typa. Przepraszam, idzie się. Przepraszam. Dobra, tędy jest. Tędy jest? Co tutaj jest po prostu? Tędy mamy iść, żeby za nim biec w dalszym ciągu. O, może w ten sposób. Typie, no. Jezus Maria, co to była za gęś? Jakaś dziwaczna. Dobra, tędy przejdą. Teraz o. Jezus Maria, daleko jeszcze? A ty co w ogóle, rozrzucasz pieniądze, żeby coś się rzucili tutaj ludzie i żeby było mi trudniej cię dopaść? Typie, jak ja jestem pół kroku za tobą. No co za idiota, bez kitu. Daleko jeszcze, panie Hiki? Panie Malinka? Dobra. Weź, że przyśpiesz w tym momencie, bo tutaj faktycznie muszę się przedrzeć. Przepraszam. Nie, zostaw! Connor, nie irytuj ty mnie! Jezus Chrystus, ale was się tutaj zebrało? Jak ty daleko pędzisz? No typie, daleko jeszcze? Matko Bosko, Częstochowsko. Bardzo daleko biegniemy, tylko gdzie, dokąd? Czy my nie biegniemy przypadkiem dookoła? Czy ja cię nie mam dogonić? Jakoś ścigaj Hikeya. Czekajcie, nie tak? Przepraszam. Czekajcie chwilę. Pani! No jego chyba mam złapać jakoś, no. Cholera wie. Dobra, w takim razie spróbuję. No bo wydaje mi się, że my już... O, teraz, Jezu Chryste. Ja myślałam, że gdzieś w końcu dobiegniemy. Sensownie, ale nie. Listen, there are more important things at stake here. This man is planning to... Typie. Czy ja trafiłam do więzienia? W tym momencie? Cholera wie. Ajajaj. No cóż, zobaczymy jak mnie mam. No, toż to więzienie. You... You miss me, sweetheart. What? Nothing to say. If you are here, then Washington is safe. True, true. Thing is, I believe I've just been pardoned. Thank you kindly for the rescue, gents. There can be no further mistakes, Thomas. Am I understood? What about the assassin? Yeah, he's here. They put him in a cell right next to mine. Guess we didn't get them all, eh? Deal with this, Charles. At once, sir. What are we gonna do? You're that boy from the Continental Congress. Adams's little lapdog.
I think I have an idea. Yes. Two birds with one stone. Do tell. All in good time. It's not like the assassin's going anywhere. For now, we should see about getting you better accommodations here. What are you on about? I thought I was getting out. I'm afraid you won't be leaving for a while, thanks to Benjamin Talmadge. He's been running his mouth, saying all sorts of things. You're being investigated for plotting to assassinate George Washington. What a bunch of bollocks! I thought you was gonna handle that! We'll discuss this elsewhere. No dobra, to trzeba jakoś wyjść, co? Aha, widzę, że mamy tutaj możliwość podsłuchania. No spoko. Wejdź, że wstań już, Connor. Mi się chce sterować, a nie mogę, bo ty się normalnie zwlekasz z łóżka pół godziny. I to jeszcze, nie, dobra, prawą nogą zaczął dzień, to nieważne. Tak, chciałam akurat ja spojrzeć... Nie tak. Chciałam spojrzeć, czy mogę... Nie, nie mam dostępu do asasynów moich, no dobra. Interakcja. Si? No dobra, posłuchaj rozmowy w takim razie. And what makes you think that? Caught him carving something in the yard. Slipped it in his pocket real quick when he saw me. Looked like a key. Probably just a shiv. Nah. Mason ain't a fighter. Always talking and tricking his way out of trouble. Weasel Weems, they call him. Sticky bastard. Come on, Finch. Ciekawe. He's not so bad. Even taught me some letters once. Gonna write a note to my lady. Ha! What for? You think that whore's out there pining for you? Saving herself for when you get out? Huh? No doubt she's already moved on to the next fella, and the fella after him. You shut your mouth before I shut it for you. Easy now. It was just a joke. Yeah. Well, it wasn't very funny. Dobra, idź spać, tak? A co ja tu jeszcze mam? Interakcja? I think I would rather hold it in. Powiedział, że lepiej, że woli się wstrzymać, bo to chyba jest wiadro na potrzeby. No dobra, to do spania, kolego. Większego wyboru nie mamy, tylko nie kładź się godzinę również spać. Nie dość, że wstajesz godzinę, to jeszcze godzinę się wstajesz, kolejną się kładziesz kolejną. O, i spadł przy okazji. Where are we going? Co, na egzekucję? Stay out of trouble or you'll wind up in the pit. Nic, Gonoff idzie ze strasznikiem do pomieszczeń wspólnych. Dobra, pędzę. Nie mogę przyspieszyć, przepraszam. To jest najszybciej, jak mogę chodzić. Oho, idą za mną. What are you looking at, half-breed? Powiedział mieszańcu. Understand English, that it? Jezus Maria, podążanie za ludźmi. O Jezus Maria, przecież za tobą idę, typie. Chryste Panie, czego mnie popychasz? Jezus Maria, co za ludzie normalnie... Mam. Tu jest. Witam. Czy ja będę musiała z tobą zagrać? Mason Weems? Could be. I need your help. Oh? They say you know a way out of here. They say a lot of things. I do not have time for games. A shame, as I was hoping you might play one with me. Fine. Are you familiar with the rules? Nie cholery. Dobra, jak się w to gra? Bym chciała wiedzieć. Mogę zasady? Właśnie sobie ten. A nie, no fajnie, bardzo... Seeing as you already know mine. Bardzo, że tak to imię wyczerpujące. Pleased to meet you, Connor. Na czym to na Boga Twaroga polega? Nie wiem, w ten sposób? Well played. So, what brings you to Bridewell? Treachery. I have been falsely accused. Of course you have. You do not believe me? Why should I? You have the look of a brute. Dzięki. You misjudge. I'm an honest man. And yet, also a man imprisoned. Tell me how you found yourself in this place. It is a private matter.
As is what you ask of me. I was trying to prevent a murder. Oh. Anyone I know? George Washington. Chyba wygrał ze mną. Możliwe. The others put you up to this, didn't they? Thought it might be fun to have another laugh at Mason's expense. Fools, a lot of them. To make light of something like this. George Washington is brave beyond measure. Loyal like a brother, peerless in character, and unshakable in his convictions. That man is our Jupiter Conservator. Destined to lead us not just to freedom, but greatness. Anyone who says otherwise is either a simpleton or a traitor. Then you understand why I need to get out of here. If I don't help him, he is going to die. You're serious, aren't you? Very well. But it's going to take some doing. See, everything hinges on the key I forged. But that lout Finch stole it. It took me 3 months to make the thing, too. You need to get it back, or we're not going anywhere. Consider it done. Nie powinno być aż tak trudno. Kradnie Fincha. Przepraszam, idzie się. Dzień dobry, tak? Nimic zgonu strażników więziennych. No wesoło. Dobra, gdzie jest ten cały Finch? Przepraszam bardzo, czy ja mogę obok was panowie przejść? No, przynajmniej jest prościej. Witam. Proszę, proszę mi wybaczyć to, że tak biegam. Mam nadzieję, że to nie jest... serio? Powalenie. A czy ja nie mam przypadkiem... Właśnie. No i fajnie. Wróć do swojej celi. A moja cela jest po drugiej stronie. Aha. No dobra, to idę. Dzień później. Nie działa? What are you looking at? Co za krzyki? You in the market for husband? O! Aha, porozmawiaj z Wimsem. Dobra, przyspieszę sobie troszeczkę, bo jednak szkoda mi życia. No to, żeby chodzić po normalnym tempie. Przepraszam bardzo, nie chciałam pana przewalić. To było kompletnie niechcący. No, dobra. Your key is useless. What do you mean? It did not fit the lock. It's not meant to. You forged a key that does not work. Well, that all depends on what you mean by work. It'll get us out of here. Just not the way you expected. Then how? You're going to use it to get the real key off the warden. You have to swap yours for his. Why not just have me take the real key? Why all this extra work? He might notice if it went missing. This way, he'll be none the wiser. And when he tries to use it? He won't. That's why we're targeting him. Uh-huh. How do I reach the warden? Yes. This next part, you may not like. Oh, as if I've liked the others. Out with it. You need to pick a fight. Yeah. What? Pick a fight, and they'll throw you in the pit. And how in the world does this help us? The warden oversees the pit. Getting sent there is the only way to reach him. Mm-hmm. I give you credit. You've given this plan to risk my life a great deal of thought. Take down as many as you can. One or two will only serve to entertain the guards. You need to make them angry. Da się zrobić. We all have our part to play. Try not to die. Tak mówisz ty. Ej, dobra, wobec tego walcz z więźniami, żeby dostać się do karcelu, tak? Aha, z tymi tutaj konkretnie. Dobra! Ała! O kurde, Bela, człowiek odporny na kontrę.
Ała, o Jezu. Kolejny odporny na kontrę z tego, co widzę. Tak, odporny na kontrę. Ale nie są odporni na właśnie serię zabójstw, więc spoko. Ała. Ała. Fancy yourself a troublemaker, eh? Some time in the pits to cool your blood. To chyba mamy nasz cel, co? Look at all of you, pathetic, dirty wretches. You're not but swine, suckling at the teats of civilization. Thieves and scoundrels all. And do you acknowledge this? Do you repent and beg forgiveness? No. You elect instead to commit new and more terrible crimes inside what should be a place of rehabilitation. You bide your time. Awaiting the day of release. Nie, dobra, lać. No dobra. Wygląda na to, że tym razem się udało. Na szczęście Connor chyba nie jest takim ryzykantem jak ja i poczekał właśnie, aż się chociaż odwróci typ. Co prawda ciekawe, że nie usłyszał. Ale co tam? Need to take care not to raise the alarm. Mnie tu nie ma, państwo drogie. Dostań się do kwater dla dostojników, co? Jak to się wydarzyło? Nie mam, w sensie jak to się udało, może bardziej nie mam zielonego pojęcia. Cześć. You'll find Hickey through that door. It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. It seems even in prison, who you know makes all the difference. Thank you, Mason, for everything. I will find a way to repay the favor when my work here is finished. Dotrzyj do Hickeya w tym czasie, tak? Dobra, idziemy na górę. Tutaj widzę, że jest dwóch typów, z czego jeden się właśnie odwraca. Dobra, udało się. Wygląda na to. Czy on nie jest właśnie już zgoła nieżywy? No, na to wygląda. Not who you was expecting. Am I right? What have we here? Ktoś inny. I thought we'd finished off your kind. You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free and that men like Washington fight to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so. I could go on and on, but we'd be here for days, so manifold are his faults, so deficient are his merits. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work. First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow, you go before the court. Accused of plotting to kill good old Georgie. Maybe we could pin the murder of the warden on you too. You did kill him after all. And who wouldn't take the word of Charlie over here? Once that's all squared away, well then. Miło, nie ma co. Ale muszę przyznać jedną rzecz, to robi bardzo dobrze. Czyli jego miny, Charlesa. I
said I would find you. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all of this might have been avoided had you only done what I asked. Ah, but what's done is done. Więzienie Bridewell. No dobra, w takim razie chyba będzie trzeba w tym momencie się ewakuować, co? Tak mi się wydaje, że to w tym momencie będzie naszym celem, żeby się jakoś ewakuować. Niestety się nie udało zrobić to, co pierwotnie chcieliśmy zrobić. Up with you! I said get up! Walk! Bye now! Jak miło. Co na wyrok? Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is going to be in attendance. Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Hafem sorted that. It's straight to the gallows for you. Miło. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving! No dobra, co się w takim razie wydarzy? Muszę przyznać, że ja się trochę nie mogę doczekać, bo nie pamiętam, co się wydarzy. Więc no. To jest Waszyngton? Pan Jorge Waszyngton? Och, słyszałam czyjeś dziabalstwo, jeśli chodzi o te ukryte ostrza, ale nie mogę się rozejrzeć niestety, więc... Nie mogę się rozejrzeć, ani nie mogę przyspieszyć. Ja słyszałam właśnie ukryte ostrze. Albo w ogóle jakiekolwiek ostrze. O! Widzę! Siema. To moje asasyni działają. Dobrze. Prawda, ktoś by już ich zobaczył, ale co tam, szczegóły. Matko boska, jak ja długo idę na ten stryczek. Ła, o Jezu Chryste! Serio? O Achilles. And we give a cry when you need us. A, czyli pewnie podstawiona. You need to stop Hickey. He's... Up you go. Don't want to be late now, do we? Jakim cudem nie zauważyli, że rozmawiali? You and Georgie both. Now you see what it gets you. A pine box, little else. Powiedział, że sosnowa trumna. W zasadzie bardziej. Brothers, sisters, Ollie. Fellow patriots, several days ago we learned of a scheme so vile, so dastardly, that even repeating it now disturbs my being. The man before you plotted to murder our much beloved general. Indeed, what darkness or madness moved him, none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence.
If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy. And thus we are compelled by justice to send him from this world. Oczywiście. May God have mercy on your soul. Ajś. Need to stop, Hickey. Go! No dobra. W takim razie pędzę. Gdzie jest ten Hickey? A wcześniej mogłam go tak ładnie dorwać. No leć, że zabij wrogich milicjantów, pchi. Przepraszam, idzie się. Dobra. Ludzie asaltujący Washingtona muszą przeżyć? Panie! Dobra, mamy to. Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, the big man, Hafham, they has the money, they has the power. That's the reason I threw him with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future too. I didn't give a damn about any of that. They can sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me, so I said yes. Didn't bother to ask who or how or why. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool to give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Thing is, boy, I can have what I seek, had it even. You, your hands will always be empty. At ease, men! At ease! I said, lower your goddamn guns! This man's a hero! Oh, the general can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. He wanted to kill the commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. But still a man. You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. He's likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. No dobra, wobec tego mamy publiczną egzekucję zakończoną. Zobaczymy, bo teraz jestem ciekawa, czy sekwencja została zakończona, czy jeszcze nie. Bo nie mam zielonego pojęcia, czy tak. Nie świadczy. It's quite impressive what you've accomplished. Gdzie ja niby jestem, przepraszam ja bardzo. Compliment? Znowu w kongresie jestem? Don't misconstrue. I'm sure the whole endeavor will end tragically. But to have come this far, well, it's more than I ever expected. The people yearn for freedom but fear to grab hold of it. That fear is gone now.
Thanks to you. Możliwe. This they did on their own. You diminish your role. But you have always been of humble heart. I do what is right. No more, no less. You cannot tell him. I have to. Otherwise he will never be safe. He is safer not knowing. By planting the seeds of doubt, you threaten to topple his entire endeavor. If Washington is paralyzed, Charles Lee will strike. You'll cause the very thing you aim to prevent. Hunt the Templars, as is your duty. But do not drag these men into it. We must now all hang together. Deklaracja Niepodległości? We must indeed all hang together. Or most assuredly, we shall all hang separately. You are once more our savior. I must speak with the commander. He's gone to try and hold New York. The British intend to take it. I fear we'll need to recall our men from Quebec as well. It's one thing to declare our independence. Now, my friend, we must make it so. No dobra, tak więc kolejna sekwencja została zakończona. No i fajnie, gdzie nas wywali? To jest moje pytanie, gdzie mnie wywali? Czy może Zanimusa mnie w ogóle wywali, bo nie pamiętam. A, wywali nie Zanimusa. Przewidziałam to. Co, kolejne ogniwo? Sean has located a second power source. I've asked Rebecca to charter a flight for us. Where to? Rzym? Brazil. Ja już myślałam, że będzie poetycko i do Rzymu wrócimy. O! Poszukiwana jestem. Wesoło. You there, Rebecca? Bad reception. Can you hear me? Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside. Dobrze więc, moi mili, w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. A jeśli chcecie pomóc mi popchnąć trochę algorytm YouTube'a, to zostawcie komentarz o treści więzienie. Dzięki wielkie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!